działamy w Arenie Gliwice, czyli takim najnowocześniejszym obiekcie sportowym w Polsce. No i oprócz tego, że znajdują się u nas różne stry taneczne, prowadzimy również zajęcia akrobatyczne, gimnastyczne. No i grupy, które do nas uczęszczają, że tak powiem, oprawiają różnego rodzaju eventy, mecze oraz tego różnego typu festiwale. W Poronie jesteśmy na zgrupowaniu sportowym, gdzie właśnie staramy się, że tak powiem, wykorzystać jak najwięcej elementów tanecznych, które ćwiczymy, czyli łączymy różne gatunki taneczne w jedną spójną całość. Uważamy, że jest to idealna taka baza wypoczynkowa z tego względu, że jest bliskość, jeżeli chodzi o góry, ale nie ma jeszcze tego całego, że tak powiem, natłoku ludzi zakopiańskiego. No i po prostu bardzo lubimy tą miejscowość jako takie miejsce bazowe na wszystkiego rodzaju wypady. Mamy różne zajęcia z różnych stylów. Mamy disco dance, house, hip-hop, tańc towarzyski, jazz i trenujemy codziennie po godzinę, półtorej nawet. O, chce nam się trenować, dlatego przyjechaliśmy na ten obóz po prostu, żeby i się bawić i rozwijać w tańcu i w naszej pasji. Ćwiczymy i przy okazji się przy tym bawimy, bo jak ktoś się pomyli, to na przykład obracamy to, że się po prostu śmiejemy, traktujemy to po prostu jako zabawę. Byliśmy w lesie na wycieczce, gdzie właśnie pan Piotr naszykował nam trasę, którą musieliśmy pokonać, zbudować własny most. No i musieliśmy po prostu chodzić przez błoto. Są mega ładne widoki, naprawdę. Podobają mi się naprawdę góry. Jak ja to widzę, to po prostu się tak cieszę. Lubię tańczyć, kocham tańczyć, to jest moja pasja. Jesteśmy trenerkami tańca, ja specjalizuję się w tańcu jazzowym, a ja w tańcu hip-hop. Jesteśmy związane z tańcem od bardzo, bardzo długiego czasu. Na co dzień pracujemy w szkołach tańca, klubach sportowych, prowadzimy zajęcia z dzieciakami, właśnie z styli, które wymieniłyśmy wcześniej. I prowadzimy zajęcia z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Jest to dla nas ogromna pasja i sprawia nam wiele radości. Codziennie prowadzimy zajęcia z różnych styli tańca, gdzie jest to z techniki jazzowej, techniki hip-hopowej. Wprowadzamy także zupełne nowości dla dzieci, takie jak taniec towarzyski, house, czy również nawet i disco dance. Mamy również zajęcia akrobatyczne, no i tak codziennie spędzamy około 5 godzin na sali, ale prócz tego spędzamy również czas na świeżym powietrzu, bawiąc się i ciesząc się wakacjami.